Cześć! Z tej strony Ol Krukowski, to jest 22 lutego 2020 roku. Pod poprzednim odcinkiem było tyle łapek w górę, tyle komentarzy. Na obecną chwilę mamy tyle subskrypcji. Strasznie szybko to leci, Boże Święty. Standardowo chciałbym przypomnieć o tym, że mam serwer Discord, na którym pomagamy z komandami, a czasami gadamy. Dzięki Daymixowi i Miko wbiliśmy pierwszy level. Dzięki temu mamy więcej emotek, jest lepsza jakość dźwięku i no ogólnie jest po prostu serwer lepszy i się rozwija. Niestety Daymix stwierdził, że przestanie boostować nas serwer i stwierdziłem, że sam go zboostuję, żeby po prostu nie stracić tego, co już zyskaliśmy. Więc jak widzicie, serwer się rozwija, ciągle ulepszamy go i też niedługo prawdopodobnie będziemy startować już z serwerem Minecraft. Więcej informacji odnośnie tego serwera będę publikował prawdopodobnie na Discordzie, ale to się jeszcze zobaczy, bo na razie dalej dostrałem plugin. Chciałbym również podziękować osobom, które się zdecydowały wesprzeć mnie finansowo, czyli Olek to Olek, Vektor, Ofal. Serdecznie wam za to dziękuję, link do donate'ów macie jakby co w opisie i nieważne jaką kwotę wyślecie, każda kwota się dla mnie liczy, to jest po prostu wsparcie dobrowolne. Dzisiejszy odcinek jest prawdopodobnie krótki, a to z powodu, że zadawaliście proste pytania i po prostu ludzie na nie odpowiadali, więc wybrałem takie, które są najmniej tak jakby łatwe do zrobienia i co odnośnie tego komentarza, co zrobimy w następnym odcinku. W dzisiejszym odcinku są automatyczne przetapy niż tapki, C4, specjalne buty dawające jump boost, kilo, w którym można zniszczyć każdy blok na game modzie drugim. Mam nadzieję, że film wam się spodoba, zrobiłem faila i nie kliknąłem F1 na początku, już to naprawiłem, ale dobra, to jest nieważne, bo przechodzimy właśnie do komentarzy. Pierwsze od czego zaczniemy to jak zrobić samostawiające się TNT, albo w sensie, że od razu wybucha, albo jak zrobić C4. Pierwsze od czego zaczniemy no to jak zrobić to TNT. To jest bardzo proste, wystarczy zrobić sobie jajko spawnujące na przykład taką krowę i to jest bardzo znany trik już z mojej serii, często używam tego, że po prostu jest jajko, które ma teksturę, że ma zespawnować krowę grzybową, a tak naprawdę spawnuje TNT. Komenda jest bardzo prosta, komendy wszystkie macie w opisie. Tutaj mam platformę do robienia testów, bo TNT nie jest mobem i mob griffing na niej nie działa. Trzeba zrobić na to system, żeby zadziałało. No jak widzicie, zespawnowało nam się odpalone TNT. Kolejna rzecz, do jakiej przejdziemy, no to jak zrobić C4. C4 bardzo łatwo zrobić, w sensie nie wiem jak bardzo chcesz C4, czy to ma być C4, czy już to ma być bomba atomowa. Ja zrobiłem takie bardziej C4, czyli creeper, który ma ustawione na fuse 0, czyli jeżeli postawisz jajko, to od razu on wybucha, oraz jego moc eksplozji to 400. Od razu wam mówię, że to 400 nie będzie wam działać. Musicie pokombinować, jakie są maksymalne tutaj wartości. Ja tutaj użyję 100, macie teraz przebitkę na normalnym świecie, jakie to powoduje wybuchy, jakie zniszczenia, więc no, mam nadzieję, że się podobał wybuch. A teraz możemy przejść dalej. Jak już mówiłem, ten film jest naprawdę krótki. Tak więc przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli jak zrobić kilof, który by niszczył wszystkie bloki na game modzie drugim. Standardowo można zrobić villagera, który by sprzedawał nam, w sensie to jest też pytanie do tego. Czy villager może sprzedawać kilof, który by niszczył wszystko na game modzie drugim? Żeby zrobić, że villager sprzedaje coś, co może niszczyć na game modzie drugim, ja już to zrobiłem, macie link w karcie do filmu. Co prawda jest stary film i myślę nad tym, żeby zrobić po prostu reuploady tych filmów, tylko że w lepszej, nowszej wersji, po prostu z lepszym sprzętem i żeby... Na tamtych filmach mam głos, jakbym chciał umrzeć. Teraz też mam, ale nie aż tak bardzo. Więc no, komendę macie w opisie standardowo. Tutaj mam villagera, zapomniałem wpisać silent, już tego żałuję. Jak na niego najedziemy, no to możemy kupić sobie killow, który niszczy dirta. Oczywiście wystarczy jeden emerald, więc sobie kupimy. No i mamy po prostu killow, który może niszczyć dirta na game modzie drugim. Teraz go zabiję, bo mi już w nerwie. Mechanizm opiera się na tym, że sprawdza, czy mamy killow w ręce. Skoro ma niszczyć wszystkie bloki, to nie ma sensu, żeby był na game modzie drugim. No, nie ma to sensu po prostu. Więc zrobiłem system, który by spowodował, że jeśli mamy kilof w ręce, to będzie nam dawał po prostu survival, a jeśli nie mamy kilofa w ręce, no to będzie nam dawał creative. Możecie to zmienić na adventure mode, ja zmieniłem na creative, żeby po prostu się nie przełączać pomiędzy game modami, więc weźmy sobie taki kilof, odpalmy to sobie i teraz jak będę miał kilof w ręce, no to mam game mode 0 i dzięki temu no mogę każdy blok poza bedrockiem, barierą i command blokiem zniszczyć, no bo jesteśmy na survivalu, więc no, nie ma sensu po prostu robić kilofa ze wszystkimi teamy takami, bo tutaj się dodaje to i tutaj po prostu byśmy zrobili przecinek, stone. No nie ma to sensu bynajmniej, więc lepiej zrobić system, który by sprawdzał, czy mamy kilo w ręce. Nie wiem, czy ten system działa multiplayer, więc no, zaprezentowałem wam całą komendę, komenda działa tak, możemy to oczywiście zmienić na adventure mode, cała komenda w opisie, przechodzimy dalej. Kolejne, do czego przejdziemy, no to jak zrobić, żeby się od razu nam ruda przetapiała. W sensie, że jak wykopiemy ją, to żeby od razu nam sztabka wypadała. To jest bardzo proste, po prostu zmieniamy mu entity tag, wykrywa, że jest item iron ore, count 1b, bo jeśli byśmy zrobili na przykład na 2, no to by to zamieniało tylko wtedy, kiedy jest 2,
tego, czyli jakbyśmy wyrzucili tyle, no to to oznacza, że count 2b. A jeśli damy no to 1, no to po prostu jak widzicie, no zmieniło nam się już nasz tabkę, bo komenda zaczęła działać. Zmienia to nam na iron god i to w zasadzie tyle. Możemy to sobie wykopać. Jesteśmy na game modzie 0 i teraz jak będziemy to wykopywać, no to po prostu będzie nam wypadać przepalona sztabka, no bo tak to ma działać. Ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Można też pójść w datapaki. Ja zrobiłem datapak, który będzie powodował, że jeśli mamy kill off z enchantem fire aspect, to możemy wyłączyć. Dobra, to jest już wyłączone. Teraz jak będziemy to normalnie kopać, no to będzie wypadała taka ruda. A jeśli użyjemy kill off as fire aspect, to będzie wypadała sztabka. Ten system, nie wiem czy ja to usunąłem, ale powinien chyba działać z fortunką, nie wiem. Ale jeśli chcecie zobaczyć jak działa ten datapak, no to oczywiście musicie pobrać mapę i wejść w pliki. A na obecną chwilę, no już po komendzie. Okej, kolejna, a zarazem ostatnia komenda będzie o tym, jak zrobić, żeby item bądź po prostu no item, żeby nadawał nam jakiś dany efekt, kiedy na przykład założymy buty czy coś takiego. Zrobiłem system, który będzie wykrywał, czy mamy specjalne buty założone na nogach. Jeśli założymy takie zwykłe, no to nie będzie to działać. I czy mamy też specjalny miecz w ręku. Jeśli mamy zwykły miecz, to nie będzie nam to działać. Żeby to zrobić, wystarczy po prostu sobie dać jakiś tag do itemu, który po prostu nie egzystuje w niego. Czyli na przykład Hidden Flux. To jest Hide Flux odpowiadający za to, żeby nie było widać, że można postawić ten przedmiot na czymś, czyli no do game moda dwójki, ale no nie widać tego po prostu, bo to jest też po prostu ukrywanie flagi, więc to w ogóle nie ingeruje w wygląd przedmiotu, ale ingeruje w jego tag i o to nam właśnie chodzi. Kiedy sobie, jak widzieliście, wziąłem już miecz i zaczęło to działać. Kiedy sobie założymy te buty, dostajemy jump boosta. Kiedy założymy zwykłe buty, czyli właśnie te, to nie dostajemy jego. Chodzi o to w tej komendzie, że sprawdza nam, czy w inwentory na slocie 100, czyli właśnie tutaj na tych butach, czy mamy założone diamentowe buty z tagiem właśnie Hide Flux 16. Konkretnie 16, jeśli damy 17, no to nie zadziała nam to. I wtedy wykonuje się komenda, żeby dawać osobom, które mają te buty, czyli że to jest system multi, żeby dawać osobom z tymi butami właśnie jump boost. I no, kiedy założymy te buty, no to dostajemy jump boosta, jak widzicie. On normalnie działa, w sensie nie wiem czy mam tu prezentować, raczej nie, raczej ogarniać o co chodzi. A tutaj mamy coś odpowiadające za select item, czyli że jeśli mamy item w ręce, czyli że nieważne na jakim slocie mamy, ważne żeby było w ręce. Komenda wygląda następująco, troszeczkę się różni ten NBT tag od poprzedniego. Po prostu dajemy select item, nie ma tutaj żadnych kwadratowych nawiasów poza tutaj, no bo tutaj jest NBT. Mamy tutaj select item i żeby sprawdzało nam, że mamy w ręce Diamond Sword, Hide Flux 16, czyli podobnie jak tam, również tag się wpisuje i później nawiasy. Nie wiem czy to zadziała bez tagu, prawdopodobnie nie, ale może i zadziała. Nie zadziała, czyli że musicie dodawać tutaj tag. No i jak już wam to pokazałem, no działa to, tylko że nie chcę mi się już tego dopisywać. I to jest już właściwie koniec tego odcinka. Odcinek był bardzo krótki, nawet do 10 minut nie doszliśmy, bo było za mało pytań. Szczerze was proszę, żebyście zadawali skomplikowane pytania. Żebyście wymyślali jakieś dziwne systemy, może być TNT, może być cokolwiek. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie dłuższy, będzie ciekawszy i no ogólnie jakby nie patrzeć, no zadając proste pytania po prostu marnujecie potencjał następnego filmu. I po prostu no też marnujecie czas, bo musicie czekać tydzień, żeby wam po prostu na to odpowiedzieć i pokazać wam system. Więc radzę wam zadawać trudne pytania, ja na nie odpowiem. Ja już nie przedłużam, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli podoba wam się to, co robię. I do zobaczenia w sobotę. Pa, pa.